Gdzieś w poprzednim stuleciu studio Camelot dokonało rzeczy niemożliwej. Połączyli najbardziej ekscytującą ludzką aktywność w historii z Mario. I co możesz wiedzieć o golfie, co nigdy nie zostało wcześniej powiedziane? To sport ekstremalny, polegający na tym, że banda burżujów uderza piłeczkę za pomocą kija, żeby zobaczyć, czy uda im się trafić do dziury. Mario Golf ma bardzo ciekawą historię. W 1889 roku, kiedy Shigeru Miyamoto pracował dla Electronic Arts, chciał zrobić grę na podstawie popularnej w tamtej czasie gry towarzyskiej znanej jako Pac-Man. Niestety demoniczny John Romero, właściciel firmy, wysłał Shigeru do zaświatów, zmuszając go na zawsze do robienia minigierek na Facebooku. W roku 3048, jako krwiożerczy cyborg, kiedy klątwa złego Johna Romero wreszcie padła, Shixi postanowił zrobić grę FPS, w której wszyscy przeciwnicy będą mieć głowę Johna Romero. Właśnie dlatego nazwał ją Mario Golf, co jak wszyscy wiemy po hebrajsku oznacza zamorduj Johna Romero za pomocą piły łańcuchowej. Mario Golf posiada w sobie to coś, że po prostu chce się w to grać. Popatrzcie na to. Nie dość, że to Mario, do tego to jest golf. Ja sam posiadam grę długo po tym, jak została wydana, ale wciąż lubię czasem z nią pograć. Zagrajmy zatem. Mario wystąpił wcześniej w wielu innych popularnych grach, takich jak Mario Tennis, Mario Nordic Walking i Mario Puzzle. Z ekranu tytułowego możecie zorientować się, że można wybrać kilkanaście różnych postaci, takich jak Mario, Donkey Kong, Księżniczka Peach i Czesław Miłosz. Niestety, wszystkie postacie są do odblokowania, a gra zostawia cię tylko i wyłącznie z jakąś nieznaną dziwką, którą wszyscy mają w dupie. Podstawowym aspektem Mario Golf jest możliwość zmordowania małych zwierzątek i sprzedawania ich skóry do pety za pieniądze. Powiem wam szczerze, że kiedy uruchomiłem grę pierwszy raz, pomyślałem, że gram sobie w Duke Nukem Forever, tak bardzo są to podobne gry do siebie. Masz dostępnych kilkanaście trybów, w tym Deathmatch, Multiplayer Online, Minigolf i lokalny multiplayer do 4 graczy, jeśli masz na tyle smutne życie, żeby znaleźć 4 przyjaciół do grania w ten szajs. Dostępne także pojedynki z innymi bohaterami, Open Cup i przerzucanie piłeczek przez jakieś kółka w powietrzu. Ja sam w dzieciństwie lubiłem przeskakiwać przez pierścienie w powietrzu, ale zakręciło mi się w głowie. Nieśmieszne. Możesz używać bardzo wielu kijów, które mają bardzo różną siłę, dzięki czemu możesz wywalić swoją piłeczkę w pizdu poza ekran. I szczerze, to golf. Jak możesz nie wiedzieć, o co chodzi? Jedyny mój problem polega na mechanice skakania. No bo nie można, kurwa, skakać, bo to golf. Czego się spodziewałeś? W drugim poziomie walczysz z kolei z wielkimi robotami z kosmosu. I podsumowując, chciałem powiedzieć, że Mario Golf jest wyśmienitą grą, którą powinieneś kupić na usłudze Steam dla Intellivision. I po mękach związanych z Mario Golf, przyglądam się pudełku i stwierdzam, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść.